każdej szkole obowiązuje tylko jedno hasło. Pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym usłyszało niemal 500 000 uczniów województwa śląskiego. Część z nich dopiero rozpoczyna swoją przygodę ze szkolną edukacją. Emil idzie do pierwszej klasy, także bardzo ważny dzień. Wszystko jest jak należy. To widzę właśnie ty te. No tak, taki śląski zwyczaj. Także pielęgnujemy. No i jest pełna. Emil czeka, żeby ją rozpakować. Na uczniów czekają także zmiany. W podstawówce nowym przedmiotem będzie od teraz nauka o edukacji dla bezpieczeństwa. Mamy nadzieję oczywiście, że będziemy się z dziećmi spotykać w szkole, ponieważ ten kontakt taki z dziećmi jest dla nas bardzo cenny. Jesteśmy pełne nadziei i optymizmu przede wszystkim. Jeżeli chodzi o podstawę programową, nic się nie zmieniło. Będziemy pracować tak jak dotychczas. W szkołach średnich uczniowie klas pierwszych będą musieli się zmierzyć z nowym przedmiotem, jakim jest HIT, czyli nauka o historii i teraźniejszości. Przedmiot, choć nowy, już w momencie pojawienia się podręcznika wzbudził duże emocje. Na ten moment mamy podręcznik pana profesora Roszkowskiego, to jest pierwszy podręcznik. Czekamy jeszcze na podręczniki innych wydawnictw, tak aby móc wybrać podręcznik na ten rok szkolny. Jest jeszcze opcja, że nauczyciele będą prowadzili bezpodręcznikowo, ale tutaj czekamy. Dosłownie na dniach mamy otrzymać kolejne propozycje i wtedy będziemy podejmować decyzję, jak będziemy uczyć w tym nowym przedmiocie, który jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący, który obejmuje historię XX i XXI wieku. Nie tylko nowy przedmiot w szkole będzie nowością od 1 września. Często zmienia się też szkolna kadra pedagogiczna, bo generalnie brakuje nauczycieli, choć nie wszystkich przedmiotów. Do tego w tym roku pojawiły się nowe stanowiska pracy. To się zmienia, jeżeli w kwestii nauczycieli, bo awans zawodowy, opieka pedagogiczno-psychologiczna będzie dużo bardziej intensywna ze względu na to, że doszedł do naszego grona nowy nauczyciel, tak zwany pedagog specjalny, więc który jest jego zadaniem, przede wszystkim jest praca właśnie z tymi dziećmi, które niekoniecznie mają orzeczenie bądź opinię, a jednak w opinii nauczycieli mogą napotykać na różnego rodzaju trudności. W szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych od 1 września nadal uczyć się będą uczniowie z Ukrainy. Dziś mijają 83 lata od wybuchu II wojny światowej i jak co roku powtarza się pytanie, czy Polska była w stanie zatrzymać agresję Niemiec. Sam atak niemiecki jest tutaj jedną częścią tego opowiadania, a drugą jest to, jakie były plany obronne Polski. Przypomnijmy, że na Śląsku, czy Polskim Górnym Śląsku, wówczas w województwie śląskim, były dwie grupy operacyjne, Śląsk i Bielsko, które rzeczywiście były pod dowództwem, czy wchodziły w skład Armii Kraków. Ich zadaniem było tak naprawdę, tak jak w całym planie obronnym, raczej opóźnianie marszu. By usprawiedliwić agresję na Polskę na arenie międzynarodowej, Niemcy potrzebowali pretekstu, który powstrzymałby ewentualną pomoc Francji i Wielkiej Brytanii. Oba kraje miały przyjść Polakom z odsieczą tylko wtedy, gdy agresorem nie byłaby Polska. Stąd, zanim doszło do walk, 31 sierpnia 1939 roku przeprowadzono prowokację. Przebrani za Polaków Niemcy zaatakowali leżącą w granicach III Rzeszy radiostację w Gliwicach. Jednak okazało się, że nie są w stanie wysłać komunikatu tak, by był słyszalny w całej Europie. Znaleźli taki niewielki mikrofon, tak zwany mikrofon burzowy, który służył do ostrzegania mieszkańców przed jakimiś anomaliami pogodowymi. Postanowili więc nadać komunikat przez ten mikrofon. Mankamentem tego rozwiązania było to, że ten mikrofon był słyszalny tylko lokalnie, tylko w okolicach Gliwic. No ale oni jakby już nie mieli wyjścia, musieli wykonać rozkaz, wydawało im się, że to jest jedyna możliwość, więc zaczęli nadawanie tego komunikatu. Halo, tu Gliwice, radiostacja znajduje się w rękach polskich. Komunikat został powtórzony w nocy przez Radio Berlin, a następnego dnia nad ranem Niemcy rozpoczęli natarcie. W tak zwanej bitwie o granicę na terenie województwa śląskiego czoło stawiły im jednostki grupy Armii Kraków. Obronę wspierać miały najnowocześniejsze w tej części Polski umocnienia, czyli obszar Warowny Śląsk. W swoich planach Niemcy musieli wziąć pod uwagę fakt istnienia tych fortyfikacji i no niestety wykorzystać niedobory tej linii, bo ona nie została dokończona, więc przebili się na skrzydle północnym i południowym, natomiast do bezpośredniego ataku na te fortyfikacje nie doszło, bo zdawał sobie przeciwnik sprawę z tego, że będzie go to kosztowało i środków
i czasu i zostaną poniesione spore straty. 1 września 1939 roku Polacy dysponowali dużo mniejszymi siłami, ale oprócz ducha walki posiadali również tajną broń, na której temat wywiad niemiecki nie zdążył zdobyć informacji. Mowa o karabinie UR, dzięki któremu zniszczonych zostało wiele niemieckich czołgów, m.in. w bitwie pod Radomskiem, a której jeden z niewielu egzemplarzy znajduje się do dzisiaj na Śląsku. To był karabin przeciwpancerny, który na początku II wojny światowej był w stanie przebić pancerz większości czołgów, tym niemieckich. Jednak jej tajność powodowała, że polscy żołnierze nie byli w pełni przeszkoleni i często nie zdawali nawet sobie sprawy z tego, jak potężna w 1939 roku to była broń. Po odwrocie Armii Kraków w nocy z 2 na 3 września 1939 roku na polską część Górnego Śląska wkroczyły wojska niemieckie. 4 września o poranku Niemcy wjechali do Katowic. Wystarczy jedna stłuczka i już zaczyna się korkować. A niebawem przez jakiś czas korki mogą być tu codziennością. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na remont drogi S86. To krótka, ale bardzo oblegana trasa. Jeśli chodzi o ten odcinek Aleja Roździeńskiego, Sosnowiec, to jest rocznie około 14,5 miliona pojazdów w przeciwnym kierunku, czyli w zasadzie od strony Sosnowca, Aleja Roździeńskiego w stronę centrum Katowic, to jest blisko 14 milionów przejazdów rocznie. Jak wynika z ostatniego badania GDDKiA, przejeżdża tędy średnio ponad 112 tysięcy pojazdów na dobę. Nic dziwnego, że tak intensywnie użytkowana droga wymaga remontu, nawet jeśli nie widać tego na pierwszy rzut oka. Zakres zaplanowanych prac jest szerszy niż tylko wymiana nawierzchni na 6-kilometrowym odcinku trasy łączącej Katowice i Sosnowiec. Na prawych pasach będziemy również chodzić głębiej, tak aby poprawić trwałość tego wykonanego remontu. Chcemy, w przyszłym tygodniu, we wtorek, przekażemy wykonawcy plac budowy. Remont za prawie 25 milionów złotych ma rozpocząć się w najbliższych tygodniach. Zgodnie z umową termin zakończenia prac to styczeń 2023 roku, ale nie powinny one potrwać aż tak długo. Kierowcy mogą zastanawiać się, czemu prace nie zostały przeprowadzone w okresie letnim, kiedy ruch jest zdecydowanie mniejszy. Możemy próbować planować realizację tych remontów w okresie wakacyjnym. Niemniej jednak z uwagi na ustawę Prawo Zamówień Publicznych bardzo trudno jest przewidzieć, kiedy się ona rozstrzygnie. Podczas inwestycji na drodze nie zajdą żadne zmiany. Sosnowiec od dłuższego czasu stoi na stanowisku, że dobrym rozwiązaniem byłoby wyznaczenie tu buspasa, którym swobodnie mogłyby poruszać się autobusy komunikacji miejskiej czy taksówki. Jednak te pomysły spotykały się ze sprzeciwem, bo wpłynęłyby na płynność ruchu. Właśnie takie rozwiązanie sprawiłoby, żeby tych samochodów na tej drodze ekspresowej S86 byłoby mniej w naszej ocenie. Jesteśmy już mądrzejsi o kilka lat doświadczeń z ulicą 3 Maja w centrum naszego miasta, gdzie też spotykaliśmy się dokładnie z takimi samymi argumentami, że to jest droga tranzytowa. Może nie chodziło tutaj o tranzyt przez pół Polski, ale tranzyt przez całe miasto i okazało się, że takiego problemu nie ma. Zapowiadany remont i tak wywoła duże emocji wśród kierowców, bynajmniej nie pozytywnych. Muszą oni przygotować się na to, że trzeba tu będzie swoje odstać. Jedynym pocieszeniem może być fakt, że w trakcie prac mają być przejezdne po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Sosnowiczanie apelują do lasów państwowych, by zaprzestały wycinki drzew w mieście. Chodzi głównie o okolice dawnej kopalni piasku w dzielnicy Maczki Bór, gdzie aktualnie znajduje się duże centrum logistyczne. Zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście w przyszłości, gdy kolejny teren zostanie już zrewitalizowany przez tą firmę, to najprawdopodobniej także będzie przeznaczony pod inwestycje, a tym samym kolejne hale to jest większy hałas. A także większe natężenie światła, przed którymi okolicznych mieszkańców mają chronić lasy. Do apelu prezydenta wysłanego jakiś czas temu w imieniu mieszkańców dołączyli podczas ostatniej sesji radni. Jednak Lasy Państwowe mówią, że nie prowadzą wycinki, a jedynie odnawiają drzewostan lub pozyskują drewno, sadząc w tym miejscu nowe drzewa tak, by las zachował swoją ciągłość. To, w jaki sposób nazywają Lasy Państwowe wycinkę, to jest ich nazewnictwo. Natomiast wycinanie lasów, wycinanie drzew to jest dla mnie wycinka. Lasy mają, myślę, tysiące lat, a Lasy Państwowe nasze polskie istnieją stosunkowo od niedawna. Jakoś sobie przez te tysiąclecia, wieki lasy puszcze dawały radę. Problem
problem może leżeć nie tylko w samym określaniu działań, jakie są prowadzone w lasach, a również w ich własności, stąd na razie prośba Sosnowicza nie do końca dla przedstawicieli Lasów Państwowych jest zrozumiała. Lasy Państwowe gospodarują lasami Skarbu Państwa. W wielu miejscach funkcjonują lasy, które są lasami prywatnymi, lasami miejskimi, które niekoniecznie są w zarządzie Lasów Państwowych. Część lasów, jak dobrze pamiętam, na terenie Maczki Bór, tego terenu tamtejszego, to są lasy prywatne. Tam prywatna osoba podejmuje decyzję, co się będzie działo. Na co Lasy Państwowe mają już nie mieć w ogóle wpływu? Mimo że zastępca prezydenta, radni i mieszkańcy mieli brać udział w spotkaniu, na którym nadleśniczy miał nakreślać i tłumaczyć dokładnie plany co do dalszego przeznaczenia drzew, a zainteresowani nie zgłosili uwag, to Lasy Państwowe zapewniają, że w dalszym ciągu są otwarte na dialog. Już za 8 dni rusza wielkie ściganie w ramach Rajdu Śląska. Po raz szósty bazą rajdu będzie Stadion Śląski. Uroczyste rozpoczęcie zawodów zaplanowano w samym sercu Katowic na zrewitalizowanej ulicy Dworcowej. W tym miejscu kibice będą mogli z bliska zobaczyć wszystkie rajdówki, czy też porozmawiać z kierowcami i pilotami oczekującymi na start. Przed rajdem mamy też odcinek testowy, kilka kilometrów, tak żeby trochę się rozruszać, ustawić zawieszenie. No, w rajdach to też jest ciężko, żeby cały czas być w tej rajdówce. Kilkanaście lat startuję na rajdzie Śląska, też już któryś raz w różnych samochodach, ale co roku czekam na tą imprezę, bo tak chyba ta impreza jest takim motorem napędowym, że co roku chcemy tu wracać. Cieszę się, że mamy właśnie śląskich partnerów. Śląskie, jakby mamy korzenie i to wszystko się tak idealnie włączy. Zawodnicy przejadą m.in. ulicą Mariacką w Katowicach, która będzie służyła jako odcinek dojazdowy. Co będzie też, myślę, atrakcją dla bywalców tej ulicy, no bo nierzadko się spotyka samochody za grube, niejednokrotnie miliony złotych, które startują w rajdach, żeby właśnie w takim miejscu centralnym miasta były mocno uwidocznione, niemalże na dotyk ręki. Co roku organizatorzy starają się zaskoczyć kierowców nowymi trasami i odcinkami specjalnymi. W tym roku będą to odcinki w Bestwinie, Kiczycach, Jastrzębiu Zdroju, Siewierzu, Pilicy i Łanach Wielkich. Udaje nam się do tej pory zrobić tak, żeby przynajmniej był jeden nowy lub dwa odcinki, ewentualnie w innej konfiguracji. Jakby to jest też fajne, przynajmniej tak nam się wydaje, dla zawodników, że nie jedziemy utartymi tymi samymi trasami. Rajd potrwa do niedzieli, weźmie w nim udział blisko 100 załóg. Każdy, kto będzie chciał z bliska zobaczyć samochody, może wybrać się na Stadion Śląski, skąd zawodnicy wystartują i gdzie będą finiszować podczas szóstej edycji Rajdu Śląska.